Roberto Soldić przegrywa z Sebastianem Kadastamem. Roberto Soldić dobrze wszedł w pierwszą rundę, kilkukrotnie mocno trafiając Kadastama. Jeden z ciosów rozciął łuk briwowy Szweda i to Roberto, wygrywając większość wymian, wygrał tą rundę. Już po 30 sekundach drugiej rundy Kadastam trafia łokciem i Soldić pada na matę. W ten sposób zaczął się początek końca Roberto, który jeszcze zdołał się podnieść, ale Szwed poszedł za ciosem i trafiał Robocopa raz za razem. Sędzia przerwał walkę. Right here, it was that elbow that caught him. Soldić was coming in with that left hook.